Nawet jeżeli nie kojarzycie momentu debiutu oryginalnego NES-a, z pewnością wiecie, jak wiele zawdzięczamy mu jako gracze. Sprzęt obchodzi właśnie swoje 30 urodziny i to z tej okazji została wydana ta niewielka konsola, czyli Nintendo Classic Mini. Tylko czy na pewno jest to sprzęt, który warto zainwestować 300 zł? No cóż, przekonajmy się. Zacznijmy od tego, jak NES Mini w ogóle wygląda. A wygląda na pierwszy rzut oka dokładnie tak, jak jego pierwowzór, tyle że jest od niego kilkukrotnie mniejszy. Nintendo zadbało o odwzorowanie wszystkich kluczowych detali oryginału i współczesna wersja do złudzenia przypomina maszynę, którą zachwycano się 30 lat temu. Szaro-czarne kolory może i nie należą do najefektowniejszych, ale w graczach nieco starszej daty z pewnością wywoła to napływ nostalgicznych wspomnień. Konsola jest również zaskakująco lekka i choć oczywiście ma to swoje zalety, to jednocześnie sprzęt wydaje się dość kruchy. Plastik, z jakiego wykonano urządzenie, nie należy do najsolidniejszych, ale o ile nie zamierzamy NES-em Mini rzucać po mieszkaniu, nie powinno stanowić to większej przeszkody. To samo tyczy się dołączonego do zestawu pada, ale ten ma inny, znacznie poważniejszy problem. Bardzo krótki kabel łączący go z konsolą. Nintendo postawiło na długość zaledwie kilkudziesięciu centymetrów, czyli aż trzykrotnie krótszą niż w pierwowzorze. To sprawia, że aby cieszyć się rozgrywką, musimy trzymać małego NES-a tuż przy sobie, a jest to raczej mało wygodne. W temacie dostępnych tytułów NES Mini oczywiście nie zaskakuje. Zgodnie z obietnicami we wnętrzu znalazło się 30 preinstalowanych tytułów, które lata temu kształtowały wygląd branży gier. Mamy więc do dyspozycji kilka części Super Mario Bros., Donkey Konga, Excitebike, Zeldę, Metroida, Castlevanię, Kirby'ego i masę innych propozycji starczających na dobrych kilkadziesiąt godzin zabawy. Wszystkie z tych tytułów można kupić także i za pośrednictwem chociażby Wii U i Virtual Console, ale osobno byłby to wydatek rzędu kilkuset złotych. W tym przypadku dostajemy je więc za kilkukrotnie mniejszą kwotę, a dodatkowo sprzęt umożliwia nam swobodne zapisywanie rozgrywki. Dziś to oczywiste, dawniej tak dobrze jednak nie było. Liczba 30 gier z jednej strony mała nie jest, ale z drugiej nigdy się nie zmieni. NES Mini jest to architektura w pełni zamknięta, a to oznacza, że nie wgramy do jego środka żadnych dodatkowych produkcji. Urządzenia w teorii nie da się nawet otworzyć, choć po jego odpowiednim rozkręceniu okazuje się, że w środku konsolki znajduje się całkiem spora moc. 4-rdzeniowy procesor Alwin R16, 256 MB pamięci RAM i pamięć flash z 512 MB na pokładzie. A to sprawia, że w teorii sprzęt jest potężniejszy niż chociażby 3DS. Pomimo tego, że NES Mini odpala poprzez emulator tylko proste, stare gry, jest jednak w stanie wyświetlać obraz w znacznie wyższej rozdzielczości, poprzez wejście HDMI nawet do 1080p. Sam sprzęt zasilany jest z kolei poprzez micro USB, ale co ciekawe, Nintendo do zestawu nie dodaje pełnej ładowarki, a jedynie kabel. Jeżeli chcemy uruchomić konsolę, musimy więc wyposażyć się we własną końcówkę, na przykład taką, jaką podłączamy do kontaktu podczas ładowania naszych smartfonów. Decyzja ze strony Nintendo mało zrozumiała, ale z perspektywy graczy na szczęście nie przesadnie uciążliwa. W końcu to i tak lepsze niż całkowicie inny, mniej popularny port.